Hej, siemaneczko ludziska, ja jestem Mikruz i witam was w kolejnym odcinku z Ark Survival Evolved. Jak widzicie, jesteśmy w naszej nowej bazie, którą budowaliśmy ostatnio na live'ie, który trwał 4 godziny, moi drodzy. 4 godziny, tyle mi wystarczy. Co dzisiaj będziemy robić, moi drodzy? Dzisiaj będziemy robić, będziemy oswajać, moi drodzy. Będziemy oswajać sobie właśnie jednego z ostatnio dodanych dinków. Jednego z ostatnio dodanych dinków i do tego będziemy potrzebować bug repellent. Bug repellent 10 to myślę, że jest aż w zanadrzu. Jak widzicie, baza tutaj się spisuje jak najbardziej. Jak najbardziej jest ok. Grzybki sobie zostawiamy. Zostawiam, bierzemy sobie mięcho, bo tam może być grubo. Weźmiemy sobie trochę strzału może. 50 wystarczy. Podepnijmy je pod naszą kuszę. Dzida jest, toporek jest, kilo jest. W sumie nie wiem, czy będą nam potrzebne, ale bierzemy. Wszystko mamy. Jak tam nasza zbroja? Może być niepotrzebna. Nie potrzeba jej naprawy. Weźmiemy jeszcze kupsztala, wstawimy do jednego z naszych żuków. Bam. Dobra. Ty masz kupsztale, masz kupsztale. Super. No dobra. Bierzemy smoczeła. O ile nam się uda wyjść. Wyłazimy z naszej bazy. Jeszcze kupę roboty przy niej jest, żeby wyglądała tak, jakbym chciał. To znaczy generalnie wyglądać to ona nie będzie wyglądała tak, jakbym chciał, bo ona jest zrobiona raczej pod to, żeby była wytrzymała. Jeżeli chodzi o wygląd, to przypuszczam, że craftowałbym, zrobiłbym ją z metalu i, Boże, z kamienia i z drewna, jeżeli miałaby ładnie wyglądać. A więc tak, potrzebny nam jeszcze będzie łamignat. Łamignat, nie wiem dlaczego w sumie nazwałem ją łamignat, bo ja wybierałem nazwę. Wy ją zaakceptowaliście. Boże, nie łamignat. Zamyśliłem się. Nie łamignat, tylko Zenek Piok. Gdzie jest Zenek? Dla Zenka znalazłem blueprint też na czerwone siodło. Boże, Zenek, ile ty masz rzeczy przy sobie? Weźmiemy je, przerzucimy do smoka już na wszelki wypadek. Tak, transfer all, 200 mięcha sobie weźmiemy, to sobie weźmiemy. Mięso w sumie musimy podpiąć na ostatni. A czy zepsute mięso? Dla Zenka znalazłem blueprint na czerwone siodło, musimy nim teraz wyjechać stąd. O, w tym celu odsuniemy tego wilka, a raczej ją, bo to mam dwie samice. Zenka stawiamy na końcu. Tak, Zenek będzie nam potrzebny do przebicia się przez jaskinię, bo tam będzie dosyć sporo dinozaurów, które mogą nas zabić. Jeszcze sobie po drodze może zejdźmy tutaj i uzupełnijmy sobie menażkę właśnie w ten sposób. Nie udało się go złapać. Bang. Mamy Zenka i lecimy. Lecimy do jaskini centralnej, omijając tą bazę, żeby nas nic nie sięgnęło. Sięgnęło, sięgło. I tak, lecimy do jaskini centralnej, bo tam są te owady, to znaczy owady, te robale na 100%, te stonogi. Czy jak one się tam nazywają. Okej. Smoczoł jest na pasywie, 40 tysięcy HP ma, raczej nic go tutaj nie zaatakuje. Nie wiem, co mogłoby go zaatakować, co by było takie głupie. Ale włazimy naszym tygrysem. Jeszcze czekajcie, przeładuję sobie kuszę. Bang. Przeładuję sobie kuszę, tu sobie gammę zwiększymy.
4 to może być za dużo, ale zobaczymy zaraz. Najwyżej zmienimy. Już widać nietoperka. No taka gamma jest gitara. Dobra. Pierwszego. Bardzo niedobrze, bo ja nie chciałem tych ich spotkać na samym starcie. Najgorsze jest to właśnie, że z nimi nie wiadomo, ile one będą się oswajać. Opluły mi też zbroję. Nie wiem, czy jak jestem zamontowany na zwierzaku, czy one mi tą zbroję niszczą, ale teoretycznie opluły mnie już dosyć sporo i nie zniszczyły mi tej zbroi. Bo generalnie ściągają zbroję na hita 2, nie? Dobra, leci kolejny gacek. I kolejny gacek śpi. Jak tu wygląda mój armor? No, trochę go zmniejszyły. Trzeba będzie uważać. W ogóle nie wiem dlaczego. Dobra, zrobimy to w ten sposób, że tygrysa odstawię. Wejdziemy tam na bagre pelancie. Ja chciałem sobie tutaj ten początek oczyścić, bo tu zawsze jest najwięcej dinozaurów. Tutaj już nie powinno teoretycznie nic do niego dojść. Dobra. Zażyjmy sobie tego bagre pelantu. Opryskałem się, smród widać, nice. Nie wiem, czy ten gacek będzie się na mnie teraz tu agrował. Agrują się, nie agrują się, dobra. Zejdźmy sobie tam niżej. Nic nie widzę przez ten dym. Może gamę sobie zróbmy na trójkę, będzie trochę lepiej. Generalnie moglibyśmy sobie też żuczka jakiegoś od razu capnąć. 120 level. Mięchem mu chyba nie pasuje. Jednak musi być kupa. Zobaczmy, ile trzciny z niego leci. Mówili, że dużo, no tak średnio. Patrzcie, ale skorpiony się agrują. Skorpiony są zablokowane przez węża. To niech sobie będą zablokowane. Tamten jeden wygląda na to, że próbuje wyjść. Araneo, 232 level. Ty, aż je sobie chyba o swoje. Dobra, on chciał mnie zaatakować, czy chciał sobie zjeść żuczka? Chciał sobie zjeść żuczka. To jest 72. A gdzie jest tamten? Tu są... 232 level. Coś czuję, że ten odcinek będzie dotyczył jednak czegoś innego niż... niż tamtego robala. Teraz się boję, jak zaatakuje te Araneo, to przypuszczam, że reszta się na mnie też zagruje. No dobra. 232 level, masakra, ile to będzie trwało. Tu kolejna Araneo. Kolejna O, fuck, zagrował się na mnie. Wszystkie się zagrowały, o kurwa. O kurwa, to będzie ciężka sprawa. Chyba jednak ten odcinek nie będzie dotyczył oswajania Araneo. Uciekamy. To jest właśnie to, że za blisko do niego przeszedłem, ale tam już nie było innej opcji. Muszę odejść stąd, żeby mnie ta pajęczyna puściła, właśnie o to mi chodzi. Musimy zgubić agro. Jest tutaj pode mną cała banda. O Boże, zjadłem surowe mięso. Jestem przyzwyczajony, że mam na końcu mięso zawsze podpięte.
Masakra. Sobie torpora wbiłem, ty, żebym zaraz nie usnął. Jak tam torpor? Jeszcze rośnie. Nadal rośnie. A nie mam żadnych steamberry przy sobie. Jeszcze rośnie, what the fuck. Ale zjadłem chyba ze dwa mięsa. Dwa mięsa surowe? Nie, jedno chyba. Jedno na żuka poszło, jedno poszło na araneo. Jeszcze ten torpor rośnie po jednym mięsie. What the fuck. Dobra, zaczął spadać. One są jeszcze na mnie zagrowane, czy nie? Nie są już na mnie zagrowane. Przepraszam bardzo, dałem ci jedzenie. Okej, okay, dobra, to Araneo sobie na razie zostawmy tutaj. Tamte chyba już się nie chcą bagować na mnie. Zenek jest tam. No i zaraz się okaże, że zabiłem wszystkie już te Zaraz się okaże, że zabiłem wszystkie te robale i nie będę miał już jak. Nie będę miał już żadnego do oswojenia. Ten też Araneo jest dosyć wysoki level, ale musiałem go zaatakować, żeby mi przeszkadzał. 168, dobra. Podejdźmy może z powrotem do tamtego. No już szybciej głodny się robi. Także może uda nam się oswoić i to, ale musimy znaleźć jeszcze jakąś stonogę. Ciężko dostrzec te Araneo przez tą mgiełkę, co ja tutaj mam. Przejdźmy się tu do góry, ale wątpię, żeby tu w ogóle była jakaś stonoga. Nie, tu już wychodzimy z powrotem, dobra. Ale pająka jakiegoś słyszałem, którego nie widziałem. Bardzo łatwo jest naprawdę przegapić takiego pająka. Wunsz. Czy wunsz się na mnie zagruje? Wolałbym, żeby tego nie robił. Jest pająk. Ale czy ty włącz się na mnie agrujesz, czy nie? Wygląda na to, że tak. Że on chce mnie chapnąć w dupala. Że coś go tu boli. Tu jest Araneo na pewno jedno. Ta, włącz się na mnie agruje. On chce w dzioba. Trzeba uważać, bo wąż bardzo szybko mnie uśpi. Nie wziąłem Steamberries i to jest największy mój błąd. Jak ten torpor wygląda? Rośnie. Ale chyba nie za wiele. Ja mam Fortitude 50, także nie powinien ten torpor za mocno urosnąć. Dobra, idziemy dalej. Kurwa, kolejny wąż. Na węży nie działa ten bug repellent, to jest dziwne. Spadaj. Dobra, dostał dzioba. Idziemy dalej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, chyba nie oswoimy dzisiaj jednak tej. Tego robala. Na skorpiony chyba też nie działa bug repellent. Tam jest. Ale tu jest też sarko. Jest też skorpion. Skorpion tu podejdzie, ja to wiem. Sarko mi przeszkodzą też w temacie. Tu musimy zrobić porządek mały.
Co to było? Coś mnie uderzyło. Sarko tu podchodzi, nie? Który masz level? A niewielki, bo już zginiesz, dobra. Ale ten drugi mnie uderzył. Brzydal jeden. 8 level, dobra. Pana skorpiona też zabijmy. No gin, gin. Tam chyba jeszcze na dole jeden sarko pływa, z tego co widzę. Ta, przylot właśnie, 160 level. Całkiem, całkiem. Czy ja mogę użyć ponownie bug repellanta? Nie mogę. No to jest dziwne. I nie podoba mi się to. Bo jestem w środku jaskini. A zaraz mi się kończy bug repellant. 10 minut trwa, także odcineczek już chwilę trwa. Zaraz będzie trzeba robić cięcie. I to jak tylko dojdziemy do tamtego robala. A tamtego pająka to sobie chyba odpuścimy. Może kiedy indziej po niego przyjdę. Dobra, dawać, dawać, dawać. Niech się kończy. 3, 2, 1, bam. Dobra, da się użyć. Coś było nie tak. Wcześniej pamiętam, że ostatnio używałem go chyba zanim mi się skończył. Tam jest wąż jeszcze jeden. Wow, na hita pad. Robal już idzie sobie go zjeść. Nawet lepiej, bo się przemieści trochę. Dobra. Przejdźmy sobie tutaj, tylko zobaczmy, czy tu nic mnie nie zaatakuje. Tu są nawet ze dwa te robale. Ale nie chcę podchodzić do żuka, bo żuk mnie... Okej, okay, oswaja się całkiem szybko. Generalnie mało danych jest na temat tego, jak coś szybko się oswaja. Możemy sobie stać przy tym. Zaraz zobaczymy, może uda nam się to oswoić bez cięcia, także to by było też fajne. No dalej, głodniej, głodniej. Już nie będziemy tam przechodzić. W takim bądź razie 80 level nie jest zły, na początek dobry. I generalnie z tego co czytałem, twórcy planują wprowadzić do patchu, w następnym patchu, może im się nie uda w następnym, ale planują to generalnie wprowadzić, że ten dinozaur będzie miał opcję taką jak działko. Będzie można go przełączyć w tryb taki strażniczy, w tryb sentry. I on po prostu prawdopodobnie będzie strzelał do wrogów, jeżeli się zbliżą. Także dosyć ciekawy temat, na pewno trzeba będzie sobie oswoić trochę więcej tego. Zobaczcie, jak on fajnie się porusza. Trochę ich tutaj jest, także bez problemu będzie można sobie oswoić więcej. Ale nie dzisiaj. Jakąś wyprawę się kiedyś tu, kiedy indziej zrobi. Dobra, głodniej gościu. Coś wolno głodnieje, strasznie wolno. Żuka bym przy okazji też oswoił. Dobra, moi drodzy, wiecie co, zrobimy tutaj cięcie. I powrócę do was, jak już będzie blisko oswajania, moi drodzy. Także do zobaczenia za chwilę. No dobra, moi drodzy. Jesteśmy już blisko, jeszcze musi minąć 30 sekund, tak co 30 sekund mięsko można mu wrzucić. No to jest, nie ma płci, gender NA jest, także to jest obojniak. Tak samo jak z węże, czyli jaj nie będą znosić. Także jesteśmy już blisko,
co 30 sekund już wpadało, po tym jak zażarł drugie mięso zepsute, to już poleciało jakoś, nie? Zaraz będziemy oswojać. Mamy, dobra, oswojony. Teraz wszystko się na to rzuciło. I to jest, kurde, lipa. Ale damy radę. Oj, coś mi tu grubo źle, coś mi tu grubo źle. Dobra, chodź. Dawaj na pasiwa i chodź za mną. Wleciała gdzieś tam do tego. No ja jego, jak mi zaraz zginie, to będzie grubo, nie? Ale tu żuki jeszcze zabijmy. Wow! Gdzie ona jest? A jest za mną, dobra. Dosyć mocno ranna jest. Także wrzućmy jej może trochę mięcha. Uleczmy ją. Się zaraz bagre plan skończy, jak już się nie skończył. Nie, jeszcze się nie skończył, ale zaraz się skończy. Nie wziąłem siodła na nią, co było błędem. Atakują się, bardzo niedobrze. O, mnie ten kwas bije przecież. Zapomniałem, że one kwas puszczają. Znaczy ich krew jest kwasem, nie? Dobra, ja tutaj muszę trochę mięcha zjeść. Żeby... Już prawie mi zginęła, grubo było. Ta stonoga nasza. Przerzućmy jej to mięcho, niech ona sobie je. Chyba szybciej się tym zepsutym mięchem leczyła, no zdecydowanie szybciej się leczyła. Dobra. Ją podleczyliśmy, jeszcze mnie by się przydało delikatnie podleczyć, aczkolwiek już mniejsza z tym, popryskaliśmy się i idziemy. Mogłem siodło zrobić zanim tu przyszedłem, wtedy byłoby na pewno łatwiej. Ale widzę, że radzi sobie. Z żuka jak tędy wyprowadzałem, to była po prostu masakra. Nie, nie idź tamtędy. Ale wejdzie z powrotem, dobra, włazi jak chce. Widzę, że jednak trochę problemów ma. Ale chyba sobie teraz poradzi. Dobra, jest good. Tamtego pająka sobie darujemy na dzisiaj. Może jutro po niego przylecę. Bo już dzisiaj nie mam siły. Muszę się też naszykować do pracy na jutro. Znaczy naszykować, no. Trzeba zjeść kolacyjkę, umyć się, ciuchy wyprasować i takie tam, nie? Z pająkiem walczysz? Pająka zabijemy, co by nam tu nie przeszkadzał. Dobra, śpi. Jeszcze trochę sobie zjedzmy tego żarcia, bo coś widzę, że tu mi się nie odnawia za bardzo. Już myślę, że zjadłem ten. Że zjadłem surowe. Mi się zielone te ikony pojawiły. Dobra, Zenek tam widzę stoi jeszcze. Coś się zagrowało na nią? Czy na Zenka się coś zagrowało? Może na Zenka się coś zagrowało, tak wiszmy. No neutral, może on sobie poradzi, chłopak, może go sięgnie. No, come on, nie idź tam. Chodź na pasyw cię dam, bo widzę, że tu masz problem wyjść. Żuka zostawiamy. Omijamy. 8 level, można by było go chapnąć. Chodź. Chodź maleńka. Tu widzę, że problem masz. Skręć może tutaj. Wtedy jakoś przejdziesz. Nie? Widzę, że ta skała ci tu przeszkadza, także rozwalmy ją. Po to się bierze kilo właśnie do jaskini.
Ale ona nadal nie idzie. Jeszcze woda mi się kończy. No chodź, co cię boli? Dobra, przeszła. Nie cofaj się. Tylko teraz ja muszę cię przeskoczyć. Przesuń się. O Boże. Pod spodem, tak by the way, dosyć spoko to wygląda. Spoko jest to zrobione, nie? Dobra, muszę cię jednak cofnąć. Przejdę, nie przejdę. No chodź. Teraz może mi się uda przeskoczyć. Tak jest. Udało się, czy się nie udało? Teraz tu już jest gruba luta, bo utknąłem. Przesuń się. No, przesuń to gruby cielsko. Dobra, jest. Chodź za mną, bo zaraz mi się bagrepelant skończy. Znowu tam polazła w ten róg, ale widzę, że teraz chyba przeszła. Nie, jakieś problemy ma cały czas. No, wylazła, jej. Tyle wygrać. Dobra, widzę, że tu się nie obędzie bez walki. Nietoperka musimy zabić. Szybciej będzie w ten sposób, dobra, chodź. Coś cię jeszcze bije, żuk cię bije, ja pierdy. Kam. Ktoś jeszcze? Nie, wszyscy. Chodź, bo już nie wytrzymuję z tobą. Jeszcze coś ją tutaj goni. Aż mi się zepsuła ten... What the fuck? Zabiło mi dżownicę, zabiło mi tego. Ten pająk mi zabił tą... nie dżownicę, tylko stonogę, kurwa mać. O Boże. Nie, dobra, nie będę zabijał tego pająka, bo nie ma sensu. Co ja tak czułem, że go zabiję zaraz. Chciałem właśnie do niej podejść, ją wyleczyć. No dobra. Niestety musi być tak, jak wyszło. Wysypał nam się robal. Innego już nie mamy, bo zabiliśmy tam wszystko na dole. Także już nie oswoję. Ale wiecie mniej więcej, jak to wygląda. Dosiera zdobyliśmy, nie zdążyliśmy przetestować. Ale obiecuję wam, że w następnym odcinku, jak już będzie następny odcinek, to takiego robala już sobie oswoimy. Tą stonogę już sobie oswoimy i jeszcze przetestujemy ją. Niestety nie udało nam się, dlatego wziąłem tutaj zęka, żeby powybijać to wszystko, ale niestety chciwy traci dwa razy, nie? Jak to się mówi, czy jakoś jest tak, jakoś takie powiedzenie jest, już nie pamiętam go dokładnie, jak to leci. Chciałem sobie zostawić tego Araneo na później i okazało się, że ten Araneo zabił nam naszą stonogę. Niestety wracamy bez niej do domu, no ale trudno, wiecie już co i jak. Z nią przetestujemy sobie ją jakoś niedługo. Także mam nadzieję, że odcineczek wam się ludziska podobał. I do zobaczenia wszystkim. Cześć.